Przeczytam Państwu opis pewnego cudu, którego Jezus dokonał, a dokładnie cudu podwójnego z ciekawą relacją pomiędzy tymi dwoma cudami. To jest Ewangelia Mateusza, 9 rozdział od 2 wersetu. I oto przynieśli mu sparaliżowanego leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: Ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie: ten bluźni. Ale Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł: Dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej, czy rzec: odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Wstał tedy i odszedł do domu swego. A gdy to ujrzały tłumy, przelękły się i uwielbiły Boga, który dał ludziom taką moc. Mamy tu do czynienia, jak powiedziałem, z dwoma cudami. Pierwszy to odpuszczenie grzechów. Coś cudownego stało się w życiu tego człowieka. Zostały mu przebaczone, odpuszczone wszystkie grzechy jego życia. Ale nie można było tego w żaden sposób zweryfikować. Nie można było tego zobaczyć. Nic się nie zmieniło. On dalej leżał na swoim łożu. Kiedy Jezus powiedział, że taki cud się dokonał, niektórzy z uczonych w piśmie zaczęli powątpiewać, a nawet pomyśleli sobie, że bluźni, przyswajając sobie boskie prerogatywy, bo według Żydów, według Pisma Świętego, tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Jezus, widząc to i wiedząc, co dzieje się w ich myślach, zapytał: co jest łatwiejsze? Powiedzieć: odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec do sparaliżowanego: wstań i chodź? Powiedzieć: odpuszczone są grzechy twoje, każdy może, nikt tego nie może zweryfikować, stąd nic nie kosztuje powiedzenie czegoś takiego. A powiedzenie do sparaliżowanego: wstań i chodź, o, tu rzeczywiście potrzebna już jest cudowna moc. Tu już trzeba się wykazać prawdziwą zdolnością do czynienia cudów. Dlatego Jezus, by uwiarygodnić to, że może dokonywać cudów duchowych, których nie widać, pokazuje cud fizyczny. Inny cud to uzdrowienie jego ciała, tam uzdrowił jego duszę, tu uzdrawia jego ciało, by pokazać, że rzeczywiście to, co mówi, ma sprawczą moc. On mówi i dzieje się. By tego dowieść, pokazał ten drugi cud. Pokazał cud na poziomie materialnym. Opowiem jeszcze o innym cudzie, też bardzo materialnym, dotyczącym pewnej zmiany substancji. To jest Ewangelia Jana, 2 rozdział, czytam od 6 wersetu. A było tam 6 stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział, skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego: każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie jego. Mamy tutaj pewną substancję H2O, wodę, którą Jezus swoim słowem, swoim rozkazem przemienia w wino. Gdy gospodarz wesela próbuje tej substancji, która była wodą, próbuje, smakuje i mówi: wspaniałe, dobre wino.
Mamy tu więc cud przeistoczenia, czyli zmiany substancji z wody w wino. I jest to weryfikowalne przez człowieka. Gospodarz, który dostaje to do spróbowania, rzeczywiście potwierdza, że to nie woda, a wino. Po co daję przykłady tych trzech cudów? Tamtych dwóch, gdzie pierwszy był niewidoczny, zmiana sytuacji duchowej tego człowieka, z potępionego grzesznika w człowieka z przebaczonymi grzechami i ten cud fizyczny, który miał potwierdzić prawdziwość tego, co się stało niewidoczne. I tutaj cud przemiany substancji wody w substancję wina, którą to przemianę można było materialnie zweryfikować. Dokładnie organoleptycznie, jak to się mówi współczesnym językiem nauki. Zestawiam razem przykłady tych cudów, by odnieść się do centrum nauczania katolickiego, mianowicie do tak zwanej transsubstancjacji, czyli przemienienia chleba, opłatka w ciało Chrystusa, w substancję tożsamą z tym historycznym ciałem Chrystusa, które narodziło się z Marii Dziewicy i zostało zawieszone na krzyżu, i też przemiany substancji wina w krew Jezusa, tożsamą z tą krwią Chrystusa, która została przelana za nas na krzyżu Golgoty. W tej wierze mamy sytuację odwrotną od sytuacji biblijnej. Tam mieliśmy cud niewidzialny, przebaczenie grzechów, który Jezus potwierdził cudem widzialnym, materialnym, weryfikowalnym, żeby nikt nie miał wątpliwości, że to, co stało się, co on wypowiedział na temat grzechów, jest prawdą. W nauce i praktyce katolickiej mamy sytuację odwrotną. Wypowiada się pewne słowa, rzekomo w imieniu Jezusa, które mają spowodować skutek, ale tego skutku w żaden sposób nie widać. Zarówno opłatek jest dalej opłatkiem pod względem badania organoleptycznego, jak też i wino jest dalej winem pod względem badania organoleptycznego. Ale nauka katolicka każe nam wierzyć, że to już są inne substancje, że one wyglądają, formę mają taką samą, a ich istota się zmieniła. Jezus, kiedy chciał do czegoś ludzi przekonywać, no to przekonywał ich właśnie demonstracją, tym, że łatwo powiedzieć, że ten już ma przebaczone grzechy. Tak jak samo łatwo jest powiedzieć, teraz to już nie jest wino, ale to jest krew Chrystusa. To już nie jest chleb, ale to jest ciało Chrystusa. Łatwo to powiedzieć, bo nie jest to weryfikowalne. Jezus, wiedząc o tym, że takie słowa bez pokrycia nic nie znaczą, wtedy pokazał cud prawdziwy. Tutaj nam każe się wierzyć bez pokrycia, że na podstawie słowa człowieka te rzeczy, które dalej wyglądają i smakują tak samo, zmieniły swoją istotę. Drugi cud, który przywołałem, przemiany wody w wino, pokazuje, że kiedy Jezus coś zmienia, to zmienia rzeczywiście całość, zarówno istotę, jak i formę. Woda była wodą i miała wygląd wody, czyli co do istoty była wodą i co do formy wyglądała jak woda, tak można było ją badać. Kiedy Jezus przemienił tę substancję, to woda co do istoty stała się winem i też smakowała, wyglądała, pachniała jak wino. To jest przykład prawdziwego cudu, który dokonał Jezus. Z kolei w tym, co głosi nauka katolicka, jest rozdzielenie, że forma, ta zewnętrzna przypadłość chleba i wina pozostają niezmienione, a każe nam się wierzyć, że ich istota się zmieniła. Warto przy tym wspomnieć, że czegoś takiego w Biblii nie znajdujemy. Kiedy Jezus coś przemienia, to przemienia po prostu wodę w wino, co do istoty, substancji i formy. Po prostu kiedyś była woda, a teraz jest wino, którym nawet można się upić, jak opisuje ten tekst biblijny, że sobie tam podochocili wcześniej i teraz to wino mogą dalej pić, no powiedzmy w tym samym celu, na tej uczcie weselnej. Warto zastanowić się przez chwilę, skąd w nauce katolickiej wzięło się to rozdzielenie substancji od formy. Otóż nie pochodzi ono z Biblii. Dla
Żydów, dla pierwszych chrześcijan, zarówno ten wygląd rzeczy, jak i jej istota były uznawane za tożsame. Wodę nazywano wodą, wino winem, a krew krwią. Takie rozróżnienie wprowadził grecki filozof Arystoteles, czyli jest to źródło pozabiblijne tej nauki, który właśnie twierdził, że rzeczy, przedmioty mogą mieć tą zewnętrzną formę i swoją jakąś wewnętrzną istotę. I że niekiedy może być tak, że forma i istota jest taka sama, a niekiedy mogą się różnić. Czy na przykład woda z zewnątrz jest wodą, a już co do istoty jest winem. No, jakaś taka dziwaczna nauka sobie człowiek wymyślił, ona funkcjonowała przez długi czas jako pewna wiedza filozoficzna, ale warto też zobaczyć, kiedy w chrześcijaństwie pojawiła się ta doktryna transsubstancjacji. I okazuje się, że pojawiła się ona w późnym średniowieczu, kiedy myśliciele katolicy zaczęli wracać do klasycznych dzieł filozoficznych i ponownie jak gdyby odkryto Arystotelesa. Wtedy pojawiła się, rozwinęła się, można powiedzieć, i została później usankcjonowana dogmatami ta nauka o przeistoczeniu, o tym, że w wyniku domniemanego boskiego cudu rzecz wygląda dalej tak samo, ale każe nam się wierzyć, że co do substancji jest to już jakaś inna rzecz. Podobnych cudów w Biblii nie znajdziemy.